Podsumowaniem ubiegłego leszczyńskiego roku Leona Rospędowskiego jest wydawnictwo poświęcone życiu i bogatej twórczości leszczyńskiego malarza. Wydawnictwo jest elementem dopełniającym prezentowaną w roku 2022 wystawę zrealizowaną pod honorowym patronatem prezydenta miasta Leszna Łukasza Borowiaka pod tytułem Leon Rospędowski. Reaktywacja. Leon Rospędowski zajmował się malarstwem, rysunkiem, ilustratorstwem, projektowaniem i tworzeniem szyldów reklamowych na szkle, drewnie i blasze. Oraz świetlnych. Był twórcą dekoracji, rekwizytów teatralnych i kostiumów. Zajmował się odnawianiem kościołów, renowacją starych obrazów i rzeźb, projektowaniem i budową ołtarzy kościelnych, sztuką plakatu, reklamą kinową i inną. Inwentaryzował zabytkowe bramy i drzwi żelazna-leszna. Był także nauczycielem rysunku, liternictwa i reklamy. Katalog zawiera archiwalne fotografie, reprodukcje prac i teksty dr. Janiny Małgorzaty Halec, Marcina Kochowicza, Agaty Rozpędowskiej, Janusza Skrzypczaka, i Macieja Urbana. Skrywa także małą niespodziankę w narożnikach. Cena katalogu 25 zł. Dostępny jest w sprzedaży w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie przy ulicy Leszczyńskich 5.